Okej. Okay. Dobrze. O, jeszcze tutaj widzę, że jeszcze Heniu drugi się dołącza. Dobrze, moi drodzy, to cóż, witam Was na naszym, chciałem powiedzieć poniedziałkowym, ale wczoraj nie była niedziela, tylko wczoraj była środa, ale było święto, więc na czwartkowym spotkaniu w tak krótkim tygodniu naraz, nie? Bo jak jest święto, to ten tydzień jakiś taki króciutki się robi. Spotkanie oczywiście Wilafnoni, spotkanie związane z tą częścią produktową, czyli z tym wszystkim, co dotyczy samego Noni jako rośliny, całej historii związanej z tym, całej strony naukowej, a także tego, co dotyczy tych dwóch naszych napojów, które mamy na bazie Noni, czyli Magical Noni, klasycznego, tak zwanego niebieskiego i Dagslav Noni, czyli przeznaczonego dla wszystkich, ale ze wskazaniem też na zwierzęta, Dagslav Noni. Także mamy to. Pierwsza sprawa, ktoś, powiedzcie mi, do kogo dotarły już książki? Mamy osoby, do których książki dotarły już? Co? Dostałam informację, że jest już na paczkomacie, ale nie zdążyłam odebrać. Aha, no to dobra, dobra. No to znaczy, że do Łodzi już tam generalnie dociera, to dzisiaj, jutro sobie odbieracie. Dobra, aha. Tak, znaczy ja dostałam informację, że nie to, że jest w paczkomacie, tylko że InPost powiadomił, że przesyłka jest wysłana Jest. i idzie. A, że Tak, w drodze tak, tak. może. Tak, Zuzia, bo twoja poszła chyba z parę godzin później troszkę do Nie, paczkomatu. to Może dlatego. nieistotne, to To jutro pewnie będzie będzie, po prostu. pewnie jutro Tak, będą. tak. Jutro. Także spokojnie. No to super, super, super. No, także książka pomocna, jak już ktoś jej dotykał, to już wie, o czym mówiłem ostatnio. Tak naprawdę nie, o tej fajnej jakości samej okładki, bo od tego się zaczyna i tu już zaczyna fajnie pracować ona. I efekty się pierwsze pojawiają, chociaż to dopiero co, dopiero począteczek. Ale dobrze, moi drodzy, czwartek, czyli ten moment, kiedy rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie. No i klasycznie poprosimy naszą doktor nauk medycznych, naszą Zuzię, o coś, no właśnie, związanego pewnie z Noni, gdzieś tam pobocznie z Noni, ale zawsze gdzieś to Noni tam się trafia, czy jakieś składniki z Noni. No właśnie, bardzo dziękuję Bartku za dopuszczenie mnie do głosu. Rzeczywiście jest to o Noni, ale tak trochę ciekawostka, może naukowo oczywiście, ale nie jakoś tak bardzo ciężko naukowo. Mianowicie, o co chodzi? W 2012 roku dr Westendorf, niektórzy kojarzą sobie to nazwisko, będąc jeszcze w Hamburgu, wykonał ze swoimi asystentami takie badanie. On już wtedy się interesował tym. No nie, on chyba już nawet współpracował. Tego nie wiem na 100%, ale to nieistotne. W każdym razie afiliacja tej pracy naukowej jest Hamburg, Uniwersytet w Hamburgu. I on zrobił takie badanie. Mianowicie, kiedyś wspominałam, że jest zależność między zawartością w glebie a zawartością składników owoców. I on to badał właśnie. No i to tak wcale jednoznacznie nie wyszło. Pamiętacie, że jod, w jednej z pracy wykryto jod, a w innych nie. Okazało się, że ten jod był w glebie w Kambodży. No i ci naukowcy z Kambodży ogłosili, że oni mają w owocach jody. No i właśnie, ale wcześniej, właśnie w 2012 roku, ten Westendorf to badał. Ja posłużę się kartką, ponieważ jest dużo różnych informacji, a nie chodzi o to, żeby tego uczyć się na pamięć, bo bez sensu. To jako ciekawostka. Mianowicie on zbadał 42 lokalizacje na Polinezji Francuskiej. Tam były różne wyspy. W tych lokalizacjach było 12 plantacji. I wybrano 7 z Polinezji Francuskiej, w tym jedna plantacja, żeby zobaczyć, co w tej glebie jest. Mianowicie badano węgiel, azot, fosfor i siarkę, procent suchej masy oraz w miligramach na litr, czyli w takich jednostkach, które są też często w pracach, może się spotkaliście, ppm oznaczone. Badał sód, magnez, potas, wapń, żelazo, mangan, cynk, chrom,
kobalt i miedź. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o potas, to właśnie w tej glebie, na której rosły krzewy noni, ale z plantacji, to tam było największa zawartość. To nie była jakaś szalona wartość, ale była największa zawartość potasu i magnezu też. I magnezu też. No, można takie wnioski, to znaczy, to jest mój wniosek, można takie wnioski wyciągać, że jednak na plantacjach to od czasu do czasu troszeczkę ta gleba jest wspomagana. Znaczy, to i z korzyścią jest, no bo my też korzystamy, mając takie owoce. Ale na przykład, jeżeli badano zawartość potasu i magnezu w suchej masie owoców, czyli rzeczy sproszkowano, wysuszono, sproszkowano i badano, ile jest tego magnezu i potasu, to również wyszło, że najwięcej jest w tych obszarach, na tych obszarach, gdzie są plantacje. Ciekawe badanie zrobili, to cały czas jest to samo badanie. Ciekawe badanie, takie porównanie zrobili, analizując owoce z Polinezji Francuskiej i z Pakistanu. I okazało się, że w zasadzie to jest porównywalne z wyjątkiem dwóch mikroelementów, mianowicie żelaza i miedzi. Na Polinezji Francuskiej tych minerałów jest więcej w owocach. Ciekawy wniosek wyciągnęli odnośnie potasu, mianowicie jeżeli badano taki bardziej zagęszczony, taką pulpę, to okazało się, że tego potasu jest więcej. Jeżeli to było rozcieńczone, no to tego potasu jest mniej. I oni sobie wymyślili, nawet tak jak pamiętacie, kiedyś o skopoletynie mówiliśmy, tak samo sobie ten Westendorf wymyślił, że można w ten sposób badać, czy soki z noni nie są oszukane, czy nie są za bardzo rozcieńczone, badając poziom potasu właśnie. No oczywiście no, nic z tego dalej nie wyniknęło, ale pomysł takowy miał. Jest jeszcze ważne, to na plantacjach jest jeszcze ważne, żeby zrównoważyć poziom miedzi i cynku w glebie, ponieważ cynk jest potrzebny oczywiście do wzrostu roślin, ale jeżeli jest za dużo miedzi, to ten cynk nie dostanie się, tak jak u ludzi zresztą też odległość między spożywaniem miedzi i cynku, jeżeli ktoś suplementuje, powinna być kilkugodzinna co najmniej. Także jeżeli jest za dużo w glebie, za dużo w glebie miedzi, to ten cynk do rośliny się nie dostanie i będzie hamował rozrost. I taki wniosek oni też tam napisali, Westendorf, mianowicie 100 ml ekstraktu z noni, ale w postaci piór. To nie chodziło o ten piór morindowy, tylko w ogóle. Zaspokaja od 9 do 34% dziennego zapotrzebowania na mangan. I zobaczcie, jaki jest rozrzut. No dlatego, że te gleby są różne. Od 9 do 34. I również od 9 do 59 na chrom. Chrom jest bardzo ważny, szczególnie dla cukrzyków. No, i jeżeli to chodzi o te gleby, to chyba to są takie ciekawostki, ale to warto wiedzieć, że to rzeczywiście wszystko z gleby idzie i tam jednak, gdzie są plantacje, to można spodziewać się, że te gleby będą jeszcze dodatkowo, mimo że są dobre, to jeszcze będą wzbogacone dodatkowymi minerałami. No to wszystko. Z Dobra. ciekawostek na dzisiaj. Dzięki, dziękujemy bardzo. Super, super. Słuchajcie, nim sobie przejdziemy dalej, to ja wrócę zaś do tematu książek, dobrze, bo może tu będzie na tym lepiej widać. O, chyba nawet lepiej widać tutaj na tym, że mamy dwie, bo mamy zieloną i mamy pomarańczową teraz. Zielona jest do niebieskiego, pomarańczowa do pomarańczowego. Okej, ale dwie są dostępne oczywiście. Także, jeżeli chcecie cokolwiek, mówię, ktoś tam z Was jeszcze sobie ich nie zamawiał, to dobrze mieć chociaż parę sztuk w domu, bo ta druga, czyli ta przygotowana przez naszą wspaniałą Zuzię, no jest.
jakby takim, no nie kolejnym etapem, bo oczywiście ta jest świetna, ta jest świetnie przygotowana, na wszystko jest super ekstra, ale tatuję w tym noni dla zwierząt. Jest ustawiona pod kątem, mówię, same rozdziały, kiedy czytam, dlaczego no nie jest dobre dla twojego zwierzaka, terapeutyczne działanie noni. Czytamy problemy ze stawami i kośćmi, czytamy nowotwory u psów i kotów, choroby neurologiczne u psów i kotów, epilepsja, zatrucie, pozytywny wpływ noni na nerki, choroby oczu, skóra i sierść i tak dalej, dosówka u psów i tak dalej, żywienie psów i kotów, też takie dodatkowe informacje ciekawe, też zwierzęta hodowlane, czyli krowy, ptactwo domowe, stosowanie noni. No i sporo tych opinii. Chodzi o to, że ona fantastyczny taki, no w moim pojęciu, jak już sobie ją wreszcie tak dobrze przeczytałem, szczegółowy sposób ten temat wyczerpuje na tyle, na ile potrzeba właścicielowi danego zwierzaczka, bo to nie jest, czy nawet jest świetna pomoc dla weterynarzy. Także świetna pomoc dla weterynarzy, absolutnie. No w każdym razie do pracy, do naszej pracy, książka jest naprawdę super, także polecam wam ją. Kwestie samego, mówię, zamawiania, korzystania z nich. Zamawianie tak, jak było przy tej zielonej, wszystko identyko, ile tam ich chcecie, czy 5, czy 10, czy 15, czy 20, to dokładnie w ten sam sposób z odbiorem później poprzez InPost, w paczkomacie InPostu. Ale mamy dwie z tej talii. Wiem, że w tej talii trzecia się przygotowuje, prawda? Zuzia, powiesz dwa, trzy słowa o tej trzeciej, bo mówisz, że... Tak, trzecia dotyczy chorób nowotworowych. Będzie właśnie to cały czas ten sam jakby styl tytułów jest. Noni zwierzęta, noni coś tam, noni a choroby nowotworowe. I będzie, wydaje mi się, ona troszeczkę obszerniejsza, no, ze względu na to, że temat jest no, poważny i taki niejednoznaczny. To nie jest ból gardła, że wszystko w zasadzie wokół bólu gardła się kręci. To jest temat dość złożony. W każdym razie ja chciałabym, żeby ona do końca tego roku kalendarzowego oczywiście, czyli do świąt, żeby ona była. Tylko tak, ja ją w listopadzie skończę. Trudno powiedzieć tam do którego listopada, ale w listopadzie i wyślę do nich, nie? Na Węgry. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo chciałabym, żeby oni no, jakby wyrazili akceptację. Czy ta forma i czy to im pasuje, tak jak było z poprzednimi książeczkami zresztą. I jeżeli tak, to przystąpimy do dalszych prac. Z tym, że ja równolegle, bo jeżeli cokolwiek zmienią, to będzie to niewiele, więc ja równolegle robię tłumaczenie, żeby już nie tracić czasu, że oni nam tą angielską wersję przyślą, że okej, no to zrobię teraz tłumaczcie, tylko ja równolegle robię tłumaczenie. Także, żebyśmy już po prostu nie tracili czasu na to. No i zrobię taką wstępną edycję już w takim programie specjalnym do edycji książek, no żeby ominąć pewne takie niedokładności, które się pojawiły teraz, szczególnie przy tej książeczce. No ale to powiedzmy dla czytelnika to nie jest istotne, istotna jest treść, ale, no, ale będzie ładniej. Jasne, Dlaczego nie, jasne. jak można? Nie, no jak mówisz, szczególnie te wytłuszczenia, te takie miejsca, które chcesz Tak, podkreślić. tak, tak. Dobrze, super, super. No także, no jak widzicie, moi drodzy, Zuzia tutaj non-stop działa i zabezpiecza nas, jeśli chodzi o tą literaturę. Tak jeszcze wrócę na sekundkę do tej książki, dlatego że ona... mi już na ten krótki czas, przez ten krótki czas, lepiej się tą pracuje niż tą. Ta jest świetna oczywiście, ale ta jest dla ludzi o czymś, co jest dla ludzi. A ta jest dla ludzi o czymś, co jest dla ich pupila. Okay? I to jest zupełnie inaczej, kiedy można komuś, kto gdzieś tam z pieskiem na spacer wyszedł, albo komuś, kto wiemy, że ma w domu kotki, albo no po prostu wiemy, że dla niego zwierzaczki są ważne. Po prostu zaproponować mu przerzucenie sobie, przeczytanie i wtedy może z tego być jakiś fajny efekt. Poza tym żaden problem przejść sobie z taką książką do tak zwanego beta. Okay? I nawet na zasadzie opinii powiedzieć, żeby sobie przeczytał i żeby, nie wiem, wypowiedział swoje zdanie, co on sądzi, czy to byłoby przydatne dla niego. No, tak, no słuchajcie, tysiąc jest rozwiązań, no tysiąc rozwiązań wszędzie. Książka absolutnie pomocna, już tak dedykowana, ukierunkowana w tym kontekście zwierząt, jak najbardziej, chociaż jak wiemy, że pomarańczowe jest bardzo dobre i rodzaj zwierząt.
nami. No, no jesteśmy, no nie? Jak to Zuzia jest? Jesteśmy przecież, no. Oczywiście należymy do fauny. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, mamy jakieś historie fajne na dzisiaj. Ktoś coś tam nam powie ciekawego z działania czy Magical Noni, czy właśnie Dogs Love Noni, a może z takich historii, nie wiem, wcześniejszych. Macie coś dzisiaj do rzucenia na ten nasz zoomik? Fajnie by było, żeby się czymś podzielić. Ktoś, żeby nam parę słów powiedział, co? No bo słuchajcie, miesiąc się skończy, powiem wam. Miesiąc, który generalnie jest rekordowy w sumie, jeszcze bardziej, chyba największy do tej pory obrotowy. Czyli tak naprawdę ludzie korzystają, absolutnie, no, korzystają mocno. Każdy z nas ma i klientów, i ma partnerów. Mamy też w tym miesiącu, właśnie tu, o, widząc na ekranie, która przed chwilą mówiła, nowego buildera, no niech będzie tak, no. Dobrze mówię, builder? Nie. No builder, tak, bo helper to jest te 12, te 3T, a tu jest nowy builder, czyli Zuzia za zeszły miesiąc osiągnęła poziom buildera, więc gratulacje wielkie, super, to jest te 20 skrzynek w teamie zrobione, także no mega gratulacje. Ale mówię, patrząc po obrotach, nie mamy miesiąca spadku, zawsze tam ten miesiąc jest o 3, o 4, o 5, czasem o 10 skrzynek jest więcej. Przyrasta nam to mocno i to patrzę oczywiście na terenie Polski, bo oprócz tego trochę mamy tej Brytanii, tej Irlandii i tam jeszcze takie pojedyncze historie, gdzieś tam jakieś Niemcy, coś tam, coś tam. Dlatego na pewno tych historii powstaje. Może fajnie byłoby teraz troszkę jakby też i wrócić troszkę do tego tematu, do rozmawiania z ludźmi, do których dociera nasze noni, którzy korzystają z naszego noni, żeby dzielili się z nami swoimi historiami, bo to zapomina się o tym po prostu, prawda? To jest tak, że ja wiem sam po sobie, ilu mam takich klientów, którzy już któryś miesiąc, może niektórzy tam może drugi czy trzeci rok, drugi rok, nie, no trzeci nie mogli, ale drugi rok powiedzmy Magical Noni korzystają i mam wśród nich takich, których jeszcze o opinię nigdy nie poprosiłem, a korzystają miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc, a prosty telefon wystarczył, żeby chociaż ktoś opowiedział. Można go uprzedzić, powiedzieć, czy mogę nagrać swoją rozmowę, czy mogę pisać. Nie musi być to nazwisko, można zmienić to, ale historia, żeby była po prostu, historia działania. Bo i u klientów to już szczególnie, jeżeli klient kupuje regularnie, miesiąc po miesiącu i to idzie tam w kolejny jakiś tam okres. No to co? No to nie ma tu żadnej innej opcji, jak to, że mu po prostu pomaga na coś, coś zmienia, coś tam się dzieje fajnego, związanego z działaniem. Także no to tutaj zachęcam gdzieś tam do takiego działania i wtedy naprawdę tych historii nam się pojawi, bo to czwartkowe spotkanie było z założenia spotkaniem, które będzie spotkaniem przepełnionych historiami. Niektóre spotkania takie są oczywiście, mamy przecież niektóre, to wiem, że nam czasu nie starcza, ale niektóre mamy takie, że no, nie wiem, no ja wyznaczać nie chcę, nie? Bo po co mam wyznaczać, żeby ktoś tam nam coś powiedział? Ale może dzisiaj ktoś nam coś powie, jak wyznaczymy. Nie wiem. Nie wiem, pewnie tradycyjnie Krysia coś nam powie. Chociaż Krysia jest w innym miejscu, nie jest w domku, ale na pewno coś nam powie, bo u Krysi to nie ma mowy, żeby się coś tam nie działo ciekawego. Co, Krysiu? Bardzo chętnie się podzielę, ale może nie historią, ale bo jestem w innym miejscu. Wyjechałam sobie do sanatorium, jestem w Wieńcu Zdroju. Jest to piękny ośrodek, tutaj jest ponad 1300 osób. Będę tutaj jeszcze kilkanaście dni. Oczywiście, Zuziu, wzięłam ciebie ze sobą. Wzięłam twoje książeczki. Dwie już krążą między ludźmi. Dziewczyna już mi meldowała, że mam jej zamawiać tutaj na adres do Wieńca. Jedna już tutaj pije butelkę, już wypiła całą butelkę. Dwie książeczki krążą i powiem że wam, że naprawdę fajnie się dzieli z ludźmi tą wiedzą, właśnie mając Zuzię przy sobie. Mając książki nasze, bo tak je traktuję, bo to jest Zuzi książka, ale jest nasza do używania. Po prostu tak jak zawsze. Ludzie często oczywiście rozmawiają o zdrowiu, mówią, że coś im dolega, i tutaj też ludzie opowiadają,
niektórzy o tym, nawet jeżeli są pozytywnie nastawieni, no to też gdzieś tam każdego coś dopada. No ja w tym momencie po prostu zadaję pytanie, mówię, słuchaj, chyba bym miała coś dla ciebie. Tak, naprawdę, a co? A ja mówię, no wiesz, ja współpracuję z firmą, słyszałaś o nomi? No wiesz co, nie słyszałam. A ten drugi mówi, a ja słyszałem. Ja mówię, to ja ci pożyczę książeczkę, poczytaj sobie, a później mi ją mam. No i dziewczyna jeszcze nie przeczytała, już mówiła, to mi zamów, to mi zamów tak, żeby mi jeszcze tutaj zdążyło przyjść. Ta jedna już wypiła jedną butelkę i też będzie prawdopodobnie zamawiała już teraz czteropak, no bo ja sobie pojadę, bo ja jadąc tutaj zabrałam cały czteropak ze sobą. No i po prostu dzielić się, bo naprawdę ja zawsze mówię, że mam misję do spełnienia. Tak samo jak Zuzia mówi, że ma misję do spełnienia, dzieląc się wiedzą w postaci tych książek, które nam daje od siebie, a my mamy pociągnąć tę misję dalej, po prostu mamy z tym dotrzeć do ludzi. I faktycznie tych ludzi potrzebujących jest ogrom. Tutaj to widzę najbardziej. I nawet Waldek mówi, to ja ci przyślę te książki tam do sanatorium. Ja mówię, nie, to już przysyłaj tam do domu, bo ja to mam kilka ze sobą. I faktycznie jeszcze mam i ulotek mam sporo, także mam się czym dzielić. Mam się czym dzielić i jestem bardzo wdzięczna. Cały czas jestem ogromnie wdzięczna pani doktor Zuzannie za ten ogrom pracy i wysiłku, który wkłada, ponieważ dzielenie się tą wiedzą staje się po prostu dziecinnie łatwe i proste. I nie musimy być naukowcami, doktorami. Wystarczy po prostu mieć wiedzę w postaci książek o Zuzi. Też w tym miesiącu wpisałam chyba kilku klientów, którzy no, są, też będą dużej ilości pili, bo mają problemy. Właśnie bardzo czekam też na tą książkę Nonia Nowotwory, bo to są klienci, którzy mają takie problemy. Zresztą bardzo dużo ludzi ma te problemy i bardzo nam się to przyda. Mój syn już czeka na tą książkę Nonia Zwierzęta, bo już marszrutę sobie ustawił. Jak tylko książki dojdą, to zaraz w naszym mieście przejdzie się po sklepach z żywnością dla zwierząt i weterynarzach i tych innych. Także no, naprawdę dzielenie się tą wiedzą jest przy pomocy właśnie takiego narzędzia, jak Zuziu nam dajesz, jest po prostu przyjemnością. Przyjemnością i czujemy się, że pewnie się czujemy z tym wszystkim. Także to tyle ode mnie i dzielcie się. Ja się dołączam do tych podziękowań dla Zuzi, ale Krysiu, fajnie powiedziałaś to, że pewnie się czujemy. Wiesz, wiadomo, my mamy swoje doświadczenia osobiste, bliskie, rodzin i tak dalej, no ale spotykamy ludzi, którzy, wiecie, no, znają nas bliżej czy dalej, albo nas nie znają, albo tam króciutko się znamy. Nie jesteśmy w jakiś tam sposób powiązani ze stroną, nie wiem, medyczną i tak dalej, zgadza się, no to jest to. Więc pomoc w postaci książki jest fenomenalna, fenomenalna. Tak jeszcze na sekundkę wracam do Dogs Love Noni, bo ono już robi robotę kompletną. Wiecie, dlaczego jeszcze ta robota jest kompletna? Że jak komuś dacie książkę, to nawet nie będzie pytał o to, no dobra, ale co to, jakie to tam Noni miało być, bo powiecie mu, spójrz z tyłu na okładkę. No właśnie, tu masz to Noni. Tu masz to, co masz w tej książce, okay. Więc ten fajny zamysł, ponieważ jest to Noni dla zwierząt tutaj w tej książce opisane, więc jakby to buteleczka mogła być. Tutaj no nie można było dawać buteleczki, bo wiecie, bo tu już wchodzą wtedy przepisy i inne rzeczy, tak zwane unijne restrykcje i inne historie, prawda? Natomiast tutaj jak najbardziej. Na końcu jest nasza butelka, Dogs Love Noni. I jak ktoś sobie przejrzy, to i powie, no ale jak to, co to, a jak to wygląda, jak to zamówić, to jest takie coś? No tak, takie coś. Możesz dwupak sobie zamówić, możesz czteropak bardziej ekonomicznie, polecam i tak dalej, i tak dalej. I to jest piękne, i to jest piękne. Super, super. Krysiu, też fajnie, super, że mówisz o tym, zobacz, jesteś w innym miejscu zupełnie, pojechać do sanatorium, mogłabyś powiedzieć, o dobra, 3 tygodnie, czy tam ile tam jesteś, odbój, odpocznę, odejdę. Weź się, zostawię sobie to Noni na razie, tam swoje wezmę, tylko jak
ktoś zobaczy, że tak nie możesz, ty tak nie umiesz w ogóle, ty musisz działać. I to jest fajny przykład, bo naraz się okaże, że pojawią się osoby, które będziesz miała z różnych miejsc Polski, inne gdzieś tam, które właśnie przez ten czas, który tam spędzasz, spróbowały, kto wie, może tam gdzieś jakiś twój diament też jest. No, nigdy nie wiemy, naprawdę nigdy nie wiemy. Network to jest taką bajkową, piękną, bajkową mówię wręcz, szansą, że czasami trudno w to uwierzyć, bo my naprawdę nie mamy pojęcia, na kogo my trafimy gdzieś tam, może gdzieś tam w strukturach kto się pojawi, na ile będzie miał determinacji i chęci do tego, żeby rozwijać swoją strukturę, żeby rozwijać przedsięwzięcie, żeby propagować produkt. Ja mówię, dla mnie osobiście jest najlepszy mój przykład. Wyobraźcie sobie migranta, który wyleciał do Kanady. Jest rok 1988, 7, już zapomniałem, kiedy to było. 8 czy 9, jakoś tak tam jest. No jest zamierzchła przeszłość. No. Niektórych z was to na świecie nie było. Znaczy nie, no w większości to byliśmy. Dzięki Bogu, dobrze. Ale w każdym razie poleciałem, trochę w Niemczech byłem, potem poleciałem do tej Kanady. W Kanadzie tam różnych prac się imałem. Miałem jakąś tam rodzinę, która już tam z dziada, pradziada mieszkała, więc jakby oni też nie bardzo czuli temat ten taki polski i tak dalej, no ale byli pomocni, byli tak zwanymi moimi sponsorami do wylotu do Kanady, bo musiał być coś taki. I na miejscu gwarantowali za mnie przez tam jakiś czas. Ale do czego zmierzam? Podjąłem pracę niełekką, ciężką, liczyłem sobie te tygodniówki, jedna tygodniówka, opłata mieszkania, no bo tak można było tam zrobić, druga tygodniówka na jedzenie, czy ta tygodniówka przeznaczona była tam na jakieś inne rzeczy, no i czwarta, żeby odłożyć coś tam, nie? I ciężka praca i tak dalej, i właściwie potem hot dogi się zaczęły się hot dogi, trafiłem na okazję fajną człowieka, który pomógł mi po prostu i zacząłem wózki hot dogowe, jeden, drugi, trzeci i tak dalej, zaczęło to rosnąć, zaczął być własny biznes, ale pojawia się człowiek, który przez którego ruszam w networku, jeszcze nie w tym naszym, ale ruszam w networku. Ja emigrant tam jakiś będący, nie Kanadol nawet żaden, tylko Polak jeszcze, prawda, dopiero gdzieś tam w trakcie wszystko i skąd ono mógł wiedzieć, że ten facet, którego on wpisał, którego on zachęcił do networku, będzie wierny networkowi jak na dzisiaj już 32 lata, nie? Słuchajcie, nigdy nie wiemy po prostu, naprawdę nigdy nie wiemy. Skąd on mógł wiedzieć, że ja będę ten network budował, będę rozwijał, że się zafascynuję tym i tak dalej. Kompletnie, tym bardziej, że to był ktoś, kto mnie powierzchownie znał bardziej. Tak no trochę tam, no znał mnie, z pracy się znaliśmy, ale to w pracy tam każdy udaje, każdy swoje roboty robi po prostu, tak to tam było. I tak mówię, nigdy do końca nie wiemy, na kogo gdzieś tam trafimy, nie wiemy, ale jeżeli nie będziemy gdzieś siać, to nie będzie wzrostu oczywiście, nie będzie tego efektu, nie będzie tego plonu żadnego, nie? Dlatego to jest to słynny Angelo Nardoni, jeden z nauczycieli networków, mówił pięknie i te słowa mi zawsze w głowie gdzieś tam brzęczą. On mówił o tym sianiu, że zawsze zbierzesz to, co zasiejesz, zawsze zbierzesz później niż zasiejesz i zawsze zbierzesz więcej niż zasiejesz. I on mówi, to są trzy niezaprzeczalne fakty życia, mówi. Zawsze zbierzesz to, co zasiejesz, zawsze zbierzesz później niż zasiejesz i zawsze zbierzesz więcej niż zasiejesz. I mówię, dobrego albo złego, pamiętaj. I on tak nas uczył, ale tak to po prostu jest i takie jest życie. I to jest jedno z praw, no jedno z praw. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, wiecie, co się dzieje, kiedy człowiek wchodzi w aktywność działania, naraz ileś rzeczy się w koło otwiera. Nie wiem, jakie to prawo. Ja nie chcę tutaj wymyślać, że gdzieś tam jakiś sześć mi odpowiada. Pewnie tak. Nie wiem, jakieś tam kwantowe tematy się dzieją. Ale kiedy jestem nastawiony na działanie, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy dzielę się tą informacją, naraz odzywa mi się ktoś, kto się nie odzywał 2 lata, naraz ktoś mi kogoś poleca, naraz się dzieją rzeczy, które się nie dzieją nigdy, wtedy, kiedy nie robię nic, albo kiedy tam, o tak, cykam sobie, wtedy nic się nie dzieje, wtedy nikt nie dzwoni, wtedy nie ma jakiegoś tam takiego efektu dodatkowego. Natomiast tu jest efekt dodatkowy, zawsze ten dodatkowy efekt jest niesamowity, zawsze. Zawsze tego doświadczałem, kiedy włączałem to turbo w swoim życiu, ale to nie, że takie turbo, że to musiało być, Boże, już wszędzie tylko biznes, bo normalne życie, ale taka aktywność, że mam w głowie cały czas, że ja buduję network, że ja potrzebuję tą książkę komuś dać, drugą, trzecią, przygotuję sobie rano tych 5 książek, one do wieczora muszą się rozejść po prostu i koniec, nie? I to jest gdzieś tam takie założenie i teraz się okazuje, mówię, no tak, mam 2 dni temu telefon od kogoś, kompletnie, nie wiem, już urwane dawno te i on zaczyna pytać mnie, czy ty dalej
tam robisz tam te napoje, co mieliście i tak dalej. Mówię, tak, no wiesz, no bo ja bym chciał zamówić, ja bym chciał coś tam zamówić, jakby można było, ile to tam kosztuje teraz, to nie pomyślałbym w ogóle, na liście już żadnej nie mam tego człowieka kompletnie, a on chce. Wiecie? I to jest coś, i nie było powodu, nie wiem, myśli poszły, coś, nieważne dla mnie to jest, ważne jest to, że nasza akcja wyzwala, nie wiem, jakiś magnetyzm wokół siebie, coś wyzwala się wtedy z nas takiego, że zaczynam sprzyjać wiele rzeczy, no bo to my też jesteśmy tym elementem biofizyki, jakiejś tam czegoś razem. Nie mam pojęcia. Ten mózg zaczyna emanować czymś pozytywnym, czymś dobrym bardziej niż normalnie, niż tylko kiedy czytamy coś, kiedy się na sobie skupiamy, ale kiedy zaczynamy się tym dzielić i wtedy gdzieś tam, jak ten kamerton zabrzęczy tu i taki sam gdzieś tam też się odezwie, prawda? Te fale to wszystko powoduje, że zaczyna nas sprzyjać to wszystko, co się wkoło dzieje. Ale jak mamy akcję, jak mamy tą akcję i jak mówię, ona nie musi być szalona wcale, ale kiedy ona jest, kiedy ona jest, kiedy ona jest. A jak jest bardziej intensywna, oczywiście, to więcej tego wszystkiego wraca. No i to jest piękne, i to jest piękne. I wiem, moje 65, 6 już w tej chwili lat chodzenia po tej ziemi, a te 30 przynajmniej lat networkowe ponad, kiedy obserwuję te prawa życiowe bardziej, dużo lepiej, udowadniają, że to jest prawda, 100%. Zawsze, kiedy była intensywność, zawsze było multum prezentów od tego wszechświata. Kiedy kończyła się ta aktywność, wtedy pojawiały się zwątpienia, że my to nawet ta słynna tablica Erika Woli zasłaniana. Wtedy gdzieś tam świat stawał się jakiś taki dziwny, wiele rzeczy niepotrzebnych. Potem znów się aktywność otwierała i ten świat się otwierał. To wszystko wkoło się otwierało. Szanse dawało, możliwości. I to jest piękne, i to jest network. I to jest ta świadomość, że tak jednak dużo od nas zależy. Nie jesteśmy takim kruchym bytem na tej ziemi, ale tak dużo od nas zależy jednak. Od tego naszego nastawienia, od tego, w którą stronę, jak i co, i czego chcemy, i w jaki sposób to robimy. I to tyle na dzisiaj mojego. Tak miało być o Noni, a tu poszło trochę w kwanty pewnie, czy inne rzeczy. Ale czujecie to, co mówię, bo u każdego to było, u każdego to jest, wiecie. Ta aktywność nasza naraz powoduje, że zaczyna się coś przyciągać dobrego z różnych miejsc. Bo jeszcze Angelo miał czwarte słowo, takie czwarte niezaprzeczalną prawdę życia. To było, zbierzesz zawsze to, co zasiejesz, zbierzesz później, zasiejesz, zbierzesz więcej niż zasiejesz i często zbierzesz z miejsca, z którego wcale nie zasiałeś. On mówił, to jest już czwarta prawda, którą dodaję, ale musisz siać. Mówi, nie. I to jest ciekawe, i to się tak potwierdza, nie? Bo skąd? Przecież tu nie działałem, tu działałem, a stamtąd przyszło, nie? I to jest mega. Dobrze, moi drodzy, tyle. Jak mamy na osi, bo tu mi nie wyświetla, już za chwilę Trzy końcówka. minuty Brawo, i kilka sekund. świetny speech, tu mi tu mówią, piszą. Świetne, dobra, dzięki, moi drodzy. Ale to jest to, i dlatego kocham network, kocham to, co robimy i was kocham bardzo mocno, bo mamy super team. Pamiętajcie, 25 widzimy się w Łodzi, planujcie już, bo to już listopad się zaczął. 3 tygodnie z haczykiem przelecą i zrobimy super spotkanie, super czas. Potem dobrze pojemy, ale zanim dobrze pojemy, to Zuzia nas tam i Basia przewałkują trochę naukowo, jak trzeba. Ale najważniejsze, że się spotkamy, że podsumujemy pewne rzeczy, poplanujemy pewne rzeczy. No i co? Ja tyle. Jak ktoś coś jeszcze ma, to ja już swoje gadulstwo wyłączam w tej chwili, okej? Ja Mamy tylko coś. chciałam, tak, ja tylko chciałam dołożyć taką informację. Bartku, pokazywałeś naszą książeczkę i pokazywałeś, jak walczyłeś o to, żeby ta okładka z tyłu wyglądała porządnie. A ja spojrzałam na węgierską i zobaczcie, węgierska ma obciętą, wreszcie widać, węgierska ma obciętą butelkę. Oni sobie tego nie poprawili, także bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, Bartku, że zawalczyłeś o to, że my mamy tak porządnie zrobione. Wiesz, stąd było to opóźnienie też, wiesz, stąd było to opóźnienie, bo już mogła być w zeszłym tygodniu, ale chodziło o to, żeby ona była cała, więc oni potrzebowali jeszcze raz ten projekt dosłać mi, już taki z butelką całą, no bo co to, że pół butelki wystaje, ludzie, no to jest normalny ten. No dobra, ale dzięki, Zuzieńko, dzięki, dzięki za dzięki, no dobra. Słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj, co? Tak. Jak tam? Bo nas zaraz wygoni to zoomisko, nie? No. Dobra, to co, w poniedziałek się widzimy. Pamiętajcie o 25, tu już można się organizować pomalutku jakoś tam samochodami i tak dalej. Łódź czeka na nas, a A my z wiesz coś o radością. Iwenie? Wiesz coś o Wiesz Iwenie co, i o jeszcze nie SD? wiem. Będę pewnie wiedział,
jutro, może do niedzieli będę wiedział, bo on tam jakieś tam miał plany, coś tam miał przedstawiać, coś tam, tak wstępnie rozmawialiśmy. Ale wiesz, będzie czy nie będzie, Nie, my oczywiście. będziemy, nie? My będziemy. Jasne. To Także dobra. najważniejsze. Dobra. Wszystkiego dobrego. Dobrej Trzymajcie nocy. się. Do Do następnego. zobaczenia. Czytajcie o Do książce. zobaczenia. Pozdrawiamy. Tak. Książeczki czekają jeszcze, bo znikną niebawem i będzie wtedy szkoda, a znikną, bo idą naprawdę cały czas. Codziennie gdzieś tam komuś się wysyłka. Trzymajcie się. Na razie. Hej, 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 Cześć. hej. Cześć, cześć, papa.